Witamy Państwa na konferencji prasowej dotyczącej szokującego tematu, szokującej informacji, którą zdobył stojący obok mnie pan redaktor Leszek Szymowski, o tym, że premier naszego państwa Mateusz Morawiecki był w swoim czasie dwukrotnie zarejestrowany jako odpowiednik naszego tajnego współpracownika w służbie wschodnio-niemieckiej. Ze mną pan poseł i pan prezes Janusz Korwin-Mikke, pan poseł Grzegorz Braun i proszę właśnie pana posła Korwin-Mikke o zabranie głosu. Zabieram głos z ciężkim sercem, bo to nie jest byle jakie oskarżenie. Pamiętam, kiedy prokurator Milczanowski oskarżył świętej pamięci Józefa Oleksego o bycie agentem. Powiedziałem wtedy, to biegało po Polsce, że to albo jest koniec pana Milczanowskiego, albo koniec pana Oleksego. Okazuje się, że polska piłka zniosła coś takiego. Otóż, proszę Państwa, Państwo nie zdają sobie sprawy z ciężkości tego oskarżenia. Jeżeli ono jest nieprawdziwe, to tutaj stojący Leszek Szymowski praktycznie skończył karierę jako dziennikarz śledczy. Jeżeli jest prawdziwe, no to proszę Państwa, proszę zdać sobie sprawę, że wbrew temu, co sądzą Polacy i co czytali w prasie perelowskiej, NRD było państwem bardzo wrogim Polsce. To, że siedziało cicho, no to dlatego, że 11 dywizji sowieckich tam stało i 2 dywizje specnazu jeszcze oprócz tego. Natomiast było to państwo wrogie Polsce. I bycie agentem Stasi, czyli tajnych służb tamtego państwa, już wtedy no, było, no, jakby to powiedzieć, bardzo poważnym oskarżeniem. Akta Stasi zostały przyjęte przez Bundesnachrichtendienst, czyli wywiad niemiecki. I ja bym w ogóle nie słuchał tego oskarżenia, bo wydaje mi się, no to jest bardzo, bardzo szokujące, że służby mogły tak daleko spenetrować nasze państwo. Ale też są pewne przesłanki, na przykład wyjaśnienia zawsze wymagało, skąd pan Morawiecki nic tego nizowego po bycie długim w NRD został nagle dyrektorem Wielkiego Banku, a potem zaczął robić karierę polityczną. Są takie różne oskarżenia, które tyczą i pani Merkel, tyczą również Obamy, tyczą również bardzo wielu polityków na świecie. W momencie, kiedy nie ma monarchii, służby specjalne robią co chcą, i skomplikowany układ wewnątrz służb jest taki, że nie bardzo wiadomo w tej chwili, kto dla kogo pracuje. Są podwójni, potrójni agenci. Czasami tylko coś wychodzi na jaw. No tu właśnie coś takiego wyszło na jaw i mam nadzieję, że Jego Ekscelencja Mateusz Morawiecki się do tego ustosunkuje, zażąda od Instytutu Gałka, żeby jego teczkę ujawniono i żeby tę sprawę wyjaśnić, bo to jest naprawdę szok. Ja to mówię wszystkim z bardzo, bardzo ciężkim sercem. Dziękuję za uwagę. Pan redaktor Szymowski. Proszę Państwa, ja się natknąłem na zapisy ewidencyjne dotyczące niejawnego współpracownika Stasi o pseudonimach Jakob i Student, zarejestrowanego w 1989 roku przez tak zwaną operatyw Grupy Warszawa. To była grupa operacyjna wywiadu zagranicznego Stasi rezydująca w Warszawie. Ona miała swoje ekspozytury oczywiście tam we Wrocławiu, w Katowicach, gdzieś jeszcze. Przy tych aktach rejestrowych w tym dzienniku rejestracyjnym są dane osobowe dotyczące tej osoby i one się pokrywają z danymi pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ja wystąpiłem już po raz pierwszy w 2019 roku o udostępnienie mi tych teczek i dostałem odmowę. Także niestety nie można powiedzieć na dzień dzisiejszy, co jest w teczkach, jakie Stasi zgromadziło ze współpracy z 2 nieoficjalnymi współpracownikami, znaczy z jednym de facto, tylko z 2 pseudonimami, ponieważ te teczki są tajne. No i to prowadzi do sytuacji dziwnej, to znaczy obce państwo dysponuje jakimiś tajnymi dokumentami na temat człowieka, który w Polsce pełni funkcję premiera. Polska opinia publiczna, polscy dziennikarze nie mogą się dowiedzieć, co tam jest, a w kontekście rozmaitych decyzji politycznych, jakie pan premier podejmuje, no jest to wszystko dwuznaczne co najmniej. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, ratuj się kto może, kiedy Polacy nie wiedzą tak naprawdę, kto nimi rządzi. Nie mają pełnej wiedzy na temat osób pierwszych w państwie. Bardzo dziękuję panu redaktorowi Szymowskiemu, bardzo dziękuję panu prezesowi Korwinowi, który jest przecież weteranem, inicjatorem pierwszej lustracji w Polsce, lustracji niedopełnionej, niepogłębionej i dziś zbieramy tego plony. No właśnie przez zaniechania ze strony instytucji, do tego zdawałoby się specjalnie powołanych, takich jak Instytut Pamięci Narodowej, jesteśmy zdani na aktywność, prywatną inicjatywę niezależnych dziennikarzy śledczych, takich jak pan redaktor Leszek Szymowski. Jemu bardzo dziękuję, ale też powtórzę za panem prezesem, że to jest albo powinien pan redaktor Szymowski nie stać tutaj z nami, tylko już od co najmniej kilkunastu godzin składać zeznania w jakimś śledztwie, prawda? Wezwany przez służby trzyliterowe, z ostrożności upewnię się, nie było takiego wezwania, nie było takiego telefonu, choć już kilkadziesiąt godzin mija od chwili upublicznienia tej szokującej informacji. Albo zatem pod śledztwem powinien znaleźć się Leszek Szymowski, albo też służby trzyliterowe powinny zająć się intensywnie, choć po nie w czasie, osobą premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Jakuba Morawieckiego. To zbieżność, taka sobie zbieżność, prawda? Drugie imię pana premiera odpowiada jednemu z jego pseudonimów nadanych mu przez służbę sowiecką, niemieckojęzyczną Stasi, Inoffizieller Mitarbeiter, czyli nieformalny, nieoficjalny współpracownik, odpowiednik naszego krajowego TW, tajnego współpracownika. Szanowni Państwo, tertium non datur. Ta sprawa musi znaleźć jakieś bardzo zdecydowane wyjaśnienie, jakąś konkluzję. Za to odpowiedzieć powinni także przedstawiciele służb trzyliterowych, którzy najwyraźniej zaniechali tego, co podjął niezależny dziennikarz śledczy, bo przecież gdyby nawet pod tymi sygnaturami nie miało się kryć nic bardziej szokującego od samej informacji o rejestracji, no to szanowni państwo, uświadommy sobie, że sam fakt zarejestrowania w tym charakterze może być i kto wie ile razy był w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, ze szczególnym uwzględnieniem paru lat rządów Mateusza Morawieckiego jako premiera, był podstawą do jakichś zawoalowanych mniej lub bardziej szantaży. Szantaży, jeśli nie wobec samego premiera Morawieckiego, to może właśnie być może wobec innych przedstawicieli państwa polskiego. Na to... Tak jest. No tutaj otwiera się cały szereg wątpliwości, znaków zapytania, które rodzą kolejne decyzje i zaniechania rządu Mateusza Morawieckiego, na przykład w kontaktach z Eurokołchozem, na przykład kamienie milowe, na przykład uznanie rozmaitych roszczeń i uroszczeń Unii Europejskiej wobec Polski, podatki nakładane na Polaków i akceptowane przez Morawieckiego, który tam w Brukseli na wszystko się zgadzał, a tu przyjeżdżał do Warszawy i robił dobrą, zakłamaną minę do tej złej gry z trybuny sejmowej, zapewniając, że wszystko jest w najlepszym porządku. Czym później wprawiał w stan co najmniej osłupienia nawet i swoich współpracowników ze swojej aktualnej partii, chociaż przypomnijmy, że w poprzednim układzie rządowym był przecież doradcą premiera Donalda Oskara Tuska, prawda? I to jest jeszcze jedna mapa kontaktów, mapa relacji i ewentualnych podatności na wpływy, na szantaż, która powinna być szczegółowo zbadana. Wzywamy, szanowni państwo, może nawet... Panie prezesie, nie samego premiera Morawieckiego, bo ten jego zdolność do krętactwa jest renomowana i dał temu wiele razy wyraz, złożył tego dowody, ale właśnie służby państwowe muszą odnieść się do tej kwestii. No i pan redaktor Szymowski i my również jako poniekąd świadkowie w tej sprawie czekamy na kontakt, na pilny telefon z ulicy Rakowieckiej z wezwaniem kogoś na przesłuchanie w tej sprawie. Ciąg dalszy nastąpi i będziemy o tym informować. Czy są pytania, uwagi? Nawet w tej sprawie nie widzę, nie słyszę. Jeżeli nie ma pytań, to ja bym jeszcze o jeden wątek rozszerzył, rozszerzając trochę charakterystykę pana Mateusza Morawieckiego, mianowicie przynajmniej o jeden wpływ, a mianowicie wynikły też z jawnych, niejawnych informacji ze słynnych taśm Sowy i przyjaciół wszystkich służb, z których wynika, że pan Mateusz jest podatny przynajmniej na wpływy jeszcze jednego człowieka, mianowicie Lejby Fogelmana. I teraz dlaczego Stasi? To jest według mnie ciekawe. Pozwolenie na operacyjną działalność swobodną Stasi dał Czesław Kiszczak jeszcze na terenie PRL-u. Na terenie PRL-u, gdzie co jak pokazały szybko toczące się wydarzenia następnych lat było preludium do zmian w tym rejonie Europy Środkowej, głównie zjednoczenia Niemiec. I to, że Stasi przejęło tutaj może w pewnym etapie rolę lidera, jest bardzo ważne, bo to gwarantuje kontrolę nad całymi wydarzeniami zarówno ze strony Niemiec, jak i ze strony Rosjan. I w tym kontekście my się teraz zapytajmy, czy premier naszego państwa jest a. agentem niemieckim, b. popychadłem rozmaitych lobby z Ameryki, c. osobą podatną na wpływy obecnej Rosji. A wszystko to w kontekście pchania Polski do wojny. I jeszcze jedno uzupełnienie, bo pan prezes Korwin zwrócił uwagę, że oczywiście schedę po Stasi przejęła służba trzyliterowa BND, ale przypomnijmy, słynna i rozreklamowana nawet publicznie akcja przejęcia akt Stasi przez CIA, prawda, kiedy walił się mur berliński, więc tu nakładać się mogą bardzo różne wątki. Proszę o podsumowanie, panie prezesie. Skoro pan już poruszył te sprawy ogólne działalności niemieckich służb w Polsce, to chciałbym przypomnieć skandaliczną sprawę, o której dwukrotnie rozmawiałem ze świętej pamięci Małgorzatą Thatcherową, premierką rządu jej królewskiej mości. Mianowicie sytuację, w której agentem był pan, znaczy polskich służb, był pan świętej pamięci Krzysztof Skubiszewski, profesor. Minister spraw zagranicznych. I on został agentem dlatego, znaczy tajemniczym biegiem, dlatego że szantażowano go, że był homoseksualistą i dlatego się ugiął przed szantażem. No istnieje poważna możliwość, że był szantażowany przez Stasi, które miało dostęp do tych akt. I z tego powodu podpisaliśmy zgodę na zjednoczenie Niemiec bez podpisania traktatu pokojowego. A zatem z wyłączeniem kwestii własnościowych. Ja się domagałem, żeby najpierw podpisano traktat pokojowy, bo jak mówiła mi pani Thatcherowa, ona by nigdy się nie zgodziła na zjednoczenie Niemiec, bo jak ona mówiła, tak kocha Niemcy, że chciałaby, żeby mieli 2 państwa, 3 państwa albo jeszcze więcej. Zjednoczone Niemcy zawsze jest groźba dla pokoju w Europie. Ale ponieważ Polska ją prosiła, żeby pan Skubiszewski ją prosił, no to co miała zrobić? Ona się zgodziła. Bez podpisania. I nam pytałem się świętej pamięci profesora Skubiszewskiego, kiedy będzie podpisany traktat pokojowy z Niemcami, oświadczył mi nigdy. Trzeba zadać pytanie, dlaczego Niemcy nie chcą się zgodzić na podpisanie traktatu pokojowego? Bo do tej pory my nie mamy traktatu z Niemcami, ani Rosja nie ma z Japonią, wspomniał. Czyli wojna drugoświatowa nie jest jeszcze zamknięta. Sprawy są nad wyraz podejrzane i naprawdę za tym się coś kryje. Tak, i ta perspektywa, którą wniósł na zakończenie naszej konferencji pan prezes Korwin-Mikke, ona powinna nam uświadamiać, jakiego kalibru konsekwencje może nieść pozostawanie jakiegokolwiek męża stanu w sytuacji zależności, podatności na szantaż. Może taka sytuacja, że uległ z chwili słabości się podpisał tam, a teraz mogą go szantażować tym groźną ujawnienia. Tak czy inaczej kluczem, rozwiązaniem jest zawsze prawda, jawność, do tego nawołujemy. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Z Bogiem. Dzięki.